W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdroju odbyło się nabożeństwo ekumeniczne przedstawicieli kościołów chrześcijańskich z Polski i Słowacji. Słowa zaczerpnięte z Księgi Micheasza, czego Bóg od nas oczekuje, stały się myślą przewodnią tegorocznego spotkania. Zgromadzonych przywitał ksiądz Bogusław Skotarek, proboszcz parafii zdrojowej. Ten incydent wydarzył się w 2008 roku w Kandamal, w stanie Orissa, w centralnych Indiach, gdzie przez miesiąc trwała eskalacja przemocy wobec chrześcijan, w głównej mierze Dalitów, którzy zostali zaatakowani przez hinduskich ekstremistów. Miejsca kultu chrześcijan i ich domy zostały zniszczone. Orissa jest jedną z najbiedniejszych części Indii, tradycyjnie kojarzoną z najbardziej dyskryminowanymi społecznościami. Rezultatem przemocy była śmierć 59 osób, zburzenie 115 chrześcijańskich kościołów, zniszczenie domów, na skutek czego 50 tysięcy bezdomnych chrześcijan szukało schronienia w lasach, a później w obozach dla uchodźców zorganizowanych przez indyjski rząd. Około 80-90% chrześcijan w Indiach to dalitscy konwertyci. Większość Dalitów nie została nakłoniona środkami finansowymi do zostania chrześcijanami, jak się to czasem mówi. Wielu Dalitów stało się nimi, gdy przybyli do misji, by poszukać schronienia przed opresyjnym systemem kastowym. Poprosili o wolność, gdy uwierzyli, że mogą cieszyć się uzdrawiającą mocą Boga, który wyzwala. Nabożeństwo rozpoczęło się wezwaniem do modlitwy, które poprowadził ksiądz infułat Władysław Kostrzewa z Tarnowa. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Spraw, aby moje serce pragnęło bojaźni Twego imienia. Panie Boże mój, będę Cię chwalił całym moim sercem. Naucz mnie chodzić Twoimi drogami. Zwyczajnie na dziękczynienie w czasie Eucharystii śpiewamy: w jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Cieszmy się i radujmy. To nikt inny, tylko miłość Chrystusa zgromadziła nas, żebyśmy tutaj wszyscy byli jedno. I żebyśmy razem w tym byciu jedno się rozradowali głęboką, Bożą radością. W najbliższym tygodniu, we wtorek, w Kościele Katolickim przywołamy wstawiennictwa w niebie jednego z największych naszych filozofów katolickich, myślicieli świętych, świętego Tomasza z Akwinu. Napisał bardzo wiele dzieł, a w jednym z nich jedno zdanie, które chcę przywołać: dobro ma to do siebie, że się rozlewa na innych. Niech to dobro Bożej łaski, wielkiej miłości, otwartości na każdego człowieka, zwłaszcza naszego brata we wierze, także i to dobro pokory i skruchy wobec grzechu rozdarcia. Wszelkie dobro rozlewa się na każdy z kościołów, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. I niech będzie ono obficie obecne w życiu każdego z was. Po nabożeństwie zgromadzeni udali się na wspólną agapę do sali budynku katechetycznego przy parafii zdrojowej.